Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Wiedźmina 3, Dziki Gon. Jak widzicie, znajdujemy się przed golemem, tak jak skończyliśmy poprzedni odcinek i będzie czekała nas tu walka, z tego co widzę. Także nie przedłużajmy, nie zaczynajmy to przedstawienie. Mam złe przeczucia. Idealnie rozpoznano. Okej. Kurde. Mi wyjątkowo. Zaraza. No ty dziadu. Atakami zdecydowanie lepiej jest, chyba widzimy, że się teraz wydaje, jak patrzę. Chociaż też, no, nie zawsze można. No i te ataki w plecy działają, bo Heira poleciał. To Keira go dobija. To jak. Udało się. No i po wszystkim. Wiedziałam, że sobie poradzimy. Mówisz? No, następnym razem mnie uprze. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Ciekawe, podlizujesz się. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. Co to jest? A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie da się tego podnieść. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. Kurde. Nie da się tego podnieść. Trudno. Jaskółka jest tutaj, żeby tu iść, ale zwiedźmy jeszcze ten kawałek. Już widać, że oddali skrzyneczkę. Także... Olej. Właśnie, przeciw istotom magicznym. A tego oleja... No pięknie. Oleju nie miał. Znowu masz jakieś przeczucia? Zamknęło się. Żebyś wiedział. Miarbulec. Mało co widać. O kurde. Heira, może mi pomożesz? A nie stoisz, że się patrzysz. Będziesz żygał? Nieźle. No.
ona stoi i się patrzy, nie? Dzięki za pomoc. Pożyteczna jest, na pewno, no. Ale jest prostszy niż golem, na pewno. Dobra, udało się. Nawet z bestiariuszu mamy. Zobacz, otwierają się! No co ty nie powiesz? Skubana, no. Coś musi być w takim razie, jak to był golem. O, tu jest skrzyneczka. Jakieś bełty dostałem różnego rodzaju. Fajnie, fajnie. Dobra, no to wróćmy w takim razie. Schowajmy mieczek. Tam jest telefon. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Nic tu więcej nie ma z tego, co widzę. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Ciekawe. Na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli tylko elfa z towarzyską. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Tutaj znowu coś jest w taki sposób, że nie można tego zebrać. O, udało się. Patrząc w inną stronę, to też fajnie. No dobra, na górę idziemy, Keira, chodź. Tu jest skrzyneczka jeszcze. Butelka wody, fajnie. Tu jest jeszcze jedna skrzyneczka. Tu spirytus. Bez spirytusu się nie obejdzie, no nie? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. O, skrzynka się jeszcze podświetla. Szaros! Idziemy walczyć. Esaise. Zabartuan, Nirin Miamar, Ran. O, to będziemy walczyć. Szentakwir! Co jest? Zimno. Przywołał je Czarolik Gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Czym? Ochronisz nas? Do Orion Amoy! Gotowe! Trzymaj się blisko! Aha, okej. Okay. No to dobra. To rozumiem w takim razie. Tylko ja nie mam eliksiru. To będzie walka na pewno. Nie wiedzą, tylko sobie zarzucę. Sobie zarzucę. Mam pełen, mam full jedzonka. Znaczy życia. Jeszcze zanim się to dokładnie zacznie, nie mam żadnego slota nowego. Silne ataki. To ja bym mógł dodać punkt, chciałbym tutaj chyba. Także wydajmy spadek adrenaliny po otrzymanym obrażeniu jest mniejszą 20%. Wydaje mi się, że damy sobie to. I wrzućmy na razie to tu. A, nie mogę, bo mi wtedy waga przeszkadza. Dobra, no to jednak musimy mieć na razie wagę. I może to inaczej, zróbmy to w takim razie o. Bo akcji nie będziemy raczej używać. No dobra, no wyszły jakieś pieski. Dzikiego gonu.
żaden eliksir. No to jestem mankament teraz. Fajnie. Też mam nadzieję, że nam się uda. Jeszcze dwa portale. Mikaela nawet nic nie oberwała. To dobrze. Myślę, że na nią się będą agrowały. Bajne Kalar! Bajne Kalar, tak jest. Czy teraz będą mi przychodziły z dwóch stron na raz? Nie. Ale dobrze, na mnie się agrują, także pół biedy. O, dostała. Jeszcze jeden portal. Jeszcze tylko jedno. No chodź. Czemu tamtędy? Tu były sody. Dobra, zaraz to pozbieramy, ale... A, tu też są sody. No dobra, sorry. Uważam. Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Oho. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Hm.
Dobra, zaraz. Najpierw... Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. No, spoko, to ty tam się baw. Ja sobie to pozbieram. No widzę, że jest parę rzeczy do zrobienia. My przyszliśmy tędy, tak? Aha. Skrzynia na początku. Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. No, na pewno ich dopadniemy. Tylko zaczekaj, musimy wszystko pozbierać. To wielkie gówno jest w tych skrzyniach. Takie duże skrzynie, a nic tu nie ma. Stamtąd przyszliśmy. No dobra, no to więcej nic tu nie ma w takim razie. Przynajmniej nie widzę, żeby było. Jeszcze grzybki są jakieś. No i to by było na tyle. Przejdziemy dalej. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No. Żyć. O kurde. My tu mamy. Nic tu nie mamy. Tam była tylko ta jedna skrzynka? No tu jest jeszcze jedna. Co jest? Zaraz. Chciałem bardziej Queena chyba. A no właśnie. No, teściu, jeszcze mnie zrzucił ze schodów tutaj na ten. Podniosłem w końcu tą skrzynkę? Nie podniosłem. Ale mamy tu, widzę, jakieś fajne schematy. Dobra, bałem się, że dostanę obrażenia tutaj. Oho! Czeka na nas. To dobrze. Tylko bez eliksirów jestem cały czas. Tam się porywa na nas? Topór masz ładny, nie powiem. Ciekawe, czy umiesz nim walczyć. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Czarodziejka. Ciekawe, ile wytrzymasz. Mogę powiedzieć to samo o tobie w sumie, czy nie? Dobra, to mam pomysł, będę go na Queen brał. Ty dziadu. Co jest? I leczy się. Ech.
dobra, ale teraz przynajmniej nie ma tego białego zimna i mogę walczyć normalnie. A ja nie chciałem go atakować, psy. Jeszcze mi miecz się stępił, widzę. Dobra, dobra, no spokojnie. Leczył się do fula znowu. O. Dajmy to igni na niego. Trzeba go odpalić. Ale raczej wątpię, bo to jest taki boss. Przy którym raczej igni na niego nie będzie działało. O, ty dziadło. Myślałem, że go trafisz, Heira. Że już się nie będziesz leczył ani razu, co? Walczymy do końca. O, ładnie. Tu masz dla mnie. Eliksir Tyrnali. Teraz rozejrzyjmy się. Tyrnali. Okej. Okay. Zobaczmy te miecze wszystkie i tak dalej. To, bo tutaj mam jakieś nowe rzeczy w takim razie. Kurtki nie chciałem zmieniać, ale tak, miecz srebrny będzie lepszy i nie muszę w takim razie naprawiać takiej, a ten wiedźmiński sobie zostawimy i schowamy. O, lepsze stalowe obrażenia, spoko. No i te belty, co znalazłem, są na pewno lepsze, tylko od wyższego poziomu. Także bełtów nie możemy na razie używać. Ten eliksir, ciekawe co to jest. To jest to. Regeneracja żywotności w trakcie walki. O, okej, ciekawe.
całkiem dobry, no nie powiem. Dużo regeneruje. Chyba zostawił dla Cili jeszcze jedną wiadomość. Spoko, zaraz go posłuchamy. Tylko jeszcze bym chciał tu właśnie wcześniej wrócić i pozbierać. Tu jest jakieś przejście. Zaraz też do niego pójdziemy. Krótka łowcy nagród. Stamtąd przyszliśmy. Czyli tak, tu idąc w tą stronę, zebrałem już wszystko po lewej stronie, tak? Tam jest jakiś pokój obok, ale nie ma do niego przejścia. Dobra, czyli możemy zajrzeć tu. Co my tu mamy? Nie da się tędy przejść. No dobra, no to w takim razie idziemy dalej. No to co to jest? Kratka jakaś? Skrzynia. Aha, ale już ją zabraliśmy. No dobra. Po białym zimie. Zobaczmy tę wiadomość. Tirnalia. Tak się nazywa ten w sumie... Ten potek, co dostałem do leczenia. Złagodny wzgórz snu, słodu wody, zagładający ślizgnie się miękko bez słowa. No, to jest zwykły jakiś wiersz, to nic mi nie mówi. Receptura na maść rozgrzewającą i przepis na czernidło do rzęs, ale to też już było. Aha. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. No raczej nic. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko, a gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy, ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Mało nam to daje. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Moczarów. No właśnie. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam.
Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz ją. No dobrze, okay. To na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Panie Lasu, przeczytajmy najpierw... Przeczytajmy najpierw... tą książkę. Pokaże mi się, nie pokaże mi się. Panie Lasu. Bogowie opuścili nas, możnowładców nasz los nie interesuje. Nad Welen czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza i głód, zbierają swoje żniwo. Trzeba poprosić o pomoc panie. Jeśli będą łaskawe, wysłuchają próśb i odwrócą zły los. A oto jak należy przebłagać panie. Znajdź dziecię niedorosłe i niewinne i odprowadź na krzywochowe moczary. Odszukaj kapliczkę poświęconą panią, od niej zaczyna się słodka ścieżka. Odpraw dziecię po ścieżce, a ono, idąc śladem słodkości, trafi do dobrodziejek. Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. To wygląda tak, jakby się poświęcało dzieciaka w ofierze. No tak to wygląda. Dobra, ale przeszukajmy jeszcze, bo tutaj były jakieś materiały różne. Tu notatki. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Legenda niedźwiedzia. O, i mam nowy wpis w bestiariuszu. Berserkowie nie stanowią odrębnego klanu. W sensie więzi krwi. Są rodziną złożoną z tych wojowników, którzy usłyszeli zew niedźwiedzia. I odpowiedzieli na niego, opuszczając krewnych i dołączając do żyjącej w górach wspólnoty. Nie każdy zostaje przyjęty do bractwa. Kandydatów czekają najpierw ciężkie próby, które zazwyczaj kończą się ich śmiercią. Ostatnia jest najcięższa. Nazywana jest próbą niedźwiedzia, ale nikt poza członkami bractwa nigdy jej nie oglądał, więc nie wiadomo, na czym polega. Co ciekawe, sami mieszkańcy Skellige wiedzą niewiele na temat berserków czy witkarlów, jak ich nazywają. Nie lubią rozmawiać o ludziach niedźwiedziach, ani z obcymi, ani między sobą. Ludzie niedźwiedzie, berserkowie. No to też jest ciekawe. Chyba ci, co tam się zmieniali w ten niedźwiedzie, tak? Tak mi się wydaje. Tajemniczy mag zielarz. O, i poroniec, dostałem wpis ten. Wstęp do magii stosowanej. Tego nie będziemy czytać. Trochę materiałów. Co to jest? Starsza elixir, który krew. Dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przyda. Okej, czyli eliksir, który dostał, się przyda. Czy chcemy co, to czytać? To jest opowieść o tym, czym jest starsza krew. No jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać sobie, proszę bardzo, zatrzymajcie sobie w tym momencie. Sobie przeczytajcie. No i ja wiem, o co chodzi, także nie będę tego czytał. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Wydaje mi się, że się rusza. To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Ciekawe. No dobra, rozumiem. Powinienem użyć oka Nehaleni. I mamy wyjście. A teraz ciekawe, proste, bo... Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. No zaraz, zaraz, bo tam było w sumie to coś. Czy to też była iluzja? Coś tu jest. Powinienem być. A, no właśnie. Mamy iluzję. I mamy skrzyneczki. I jest ciemno jak nie powiem gdzie.
Także popłyńmy sobie. Dobrze, że minimapa jest, chociaż tyle. Ustaliśmy schematy. I odwar z baby wodnej. Płyniemy jeszcze w jedno miejsce po minimapie. W tą stronę tu. Zobaczymy, gdzie nas to wyprowadzi. A jest jeszcze jedna skrzyneczka. Interesujące. Po prostu świetnie. No, nic nowego. Kurde, myślałem, że dostanie. Malgrim, unikatowy miecz. Pokaż mi ten mieczyk. Miecz srebrny. Mamy pierwszy miecz unikatowy. Moc znaku Queen i moc znaku Irden o 5% jest zwiększone. Także fajnie, fajnie. Dobrze jest eksplorować jednak te wszystkie rzeczy i miejsca. Także mamy nowy mieczyk, pierwszy unikat. Dowiedzieliśmy się mniej więcej. Znaczy mniej więcej, dowiedzieliśmy się czegokolwiek o Ciri i o tym elfie, który pomagał. Czemu ty biegniesz przede mną pierwsza? Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. No ale to też... Na pewno coś tam znajdziemy. A, tam. No ale to też... Ona niby wcześniej mówiła, że niby nie jest taka, że nie ten. Wygląda na kolejną zagadkę. Zagadkę? Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Ale o co? Aha, tu są te typy. Dobra, tylko jak to tam leciało? Pierwszy nie szedł z brzegu, tak? Trzeci to był ten z psem. A drugi grał. Dobra, jeszcze raz. Chciałbym posłuchać tej zagadki. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Czwarty nie szedł obok pierwszego, czyli to jest teoretycznie pierwszy. Ten szedł obok, który grał, czyli ten jest drugi. Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda, jakby za ścianą się coś przesunęło.
Teraz tak, czwarty niesie obok pierwszego, czyli ten będzie na końcu, czyli ten musi iść jako towarzysz, będzie trzeci. Czwarty było, że też grał. Udało się. Czwarty też grał i niesie obok pierwszego. Nice. Mam skrzyneczkę. Jak myślisz? Czyj to grób? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Czyli mnie olała. Co to za notatki? Wiedzącego? Notatki wiedzącego. Dzień 3275. Ostateczne wnioski w kwestii kaganka. Doświadczenia z magicznym kagankiem jednoznacznie potwierdzają, że aktywny ośrodek kondensacji energii duchowej może być dzięki niemu pobudzony do kontaktów w ściśle określonych ramach pamięci i jaźni. Tak, masło maślane. Szczątki Lary Doren wykazują jednak całkowitą inercję emanacji duchowej, mimo gwałtownych okoliczności śmierci, które powinny wzmóc żądaną tendencję. Lara milczy. Na tym etapie badań kaganek umożliwiający kontakt z nieżyjącymi wydaje się całkowicie nieprzydatny do moich celów. Czyli kaganek służy tak naprawdę do rozmów z... Tu coś jeszcze jest? Miejsce mocy. To miejsce mocy. Tam jest golem. Co jest? Halo? Czyli powtarzając, kaganek służy do rozmów z umarłymi. Są tu skrzyneczki. Jaj. Wywalił mnie i mnie dobił na hita. Mam nadzieję, że to nie będzie daleko. Kurde, no na koniec takie coś. Ale sytuacja. Ale kombo mi ładne wywalił. Najpierw mnie wywrócił, a później się rozpędził na mnie. Udało się. Udało się. Czyli jesteśmy w tym miejscu. Dobra, przewińmy to, bo to już było w takim razie. I idźmy od razu do golema go rozwalić. Aha. I do czego? Dobra. Medalion drży. To miejsce mocy. To jest skarb. Spróbuj tego.
No i mnie trafił, jakim prawem? Zbierajmy w takim razie teraz skrzyneczki tu wszystkie. No ale nie powiem. Ten poziom trudności jednak jest wymagający, chociażby ze względu na to, że no, jeden taki zły ruch jak zrobiłem ja właśnie i... Dobra, jestem, musiałem na chwilę przerwać. I mamy kolejne miejsce. Co tu? Aha, to są dodatkowe skrzynki. Dobra. Także teraz chyba tam po prostu musimy wrócić i wyjść tam, gdzie była mowa o tym... magia. To miejsce mocy. Tam, gdzie była mowa o... o tym powietrzu, że na zewnątrz prowadzi. Idziemy? Idziemy, idziemy. Coś tu jest. I to też jest magia. Okej, okay. Widzę nawet ludkę. Oh, wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Skoro masz prośbę, to pewnie... pewnie tak. Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Teleporty. Mamy łódeczkę i na tym w tym momencie skończymy odcinek. Tam widzę babę wodną sobie biega. Także dzięki za oglądanie. Subujcie, łapkujcie. Lecimy dalej z Wiedźminem oczywiście. Zostawcie sobie dzwonek, żeby dostawać przypomnienia oczywiście. No i co? Jeszcze raz dzięki za oglądanie. I do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Elo.